Afraid this moves control me. Caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've fought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. Witam, jestem tutaj z Sosem, twórcą gier niezależnych. Witam. Siema. Zanim dojdziemy do konkretnych pytań, zastanawiam mnie, co robisz w... Czy to są pytania do mnie? Tak jest. A czy to jest więcej stron tego, czy cały zeszyt? Tylko jedna strona. No, ładnie piszesz. Dziękuję. Dobra, lecimy. W każdym razie, zanim przejdziemy do konkretnych pytań, tak jak mówiłem, czym się zajmujesz w wolnym czasie, bez tworzenia gier komputerowych? Co to znaczy w wolnym czasie? No czyli jak nie robisz gry, jak nie robisz gier, tylko masz swoje pomysły, czyli na przykład wolny czas, na przykład idziesz z kimś. Jurwie, tak, śpię! Śpisz? No. Dużo? Nie. Ale w wolnym czasie. To robi sos w wolnym czasie. Wiadomo, jak wyglądają twoje gry na... Teraz wyglądają twoje gry, jednak jak one wyglądały na samym początku? Jak się w ogóle zainteresowałeś tym, że teraz robisz gry niezależne? To jest ciekawe. Będę o tym mówił na ZTG. Gry niezależne kiedyś nie istniały. Kiedyś wszystkie gry były niezależne. Tak chyba było na początku. Nieważne, ale jak ja zaczynałem robić gry, to nie było takie coś jak zbiorowisko deweloperów indie, którzy robią gry w internecie i się kojarzą. Potem powstała taka strona Tixors, nie wiem czy kojarzysz. Tam było forum, gdzie właśnie właściwie Tixors wymyślił nazwę indie. I pojawiły się The Independent Game Source. I gry niezależne. I te gry wtedy zaczęły stawać się komercyjne tak właściwie, bo na początku to wcale tak nie było. Tak, i wtedy dowiedziałem się, że istnieje takie coś jak gry indie, że są ludzie, którzy robią gry tak jak ja i że można nawet z tego w ogóle żyć. A słyszałeś być może o projekcie Royal Fun Games? Coś dzwoni, ale nie wiem w którym tem. To jest projekt inspirowany przez Let's Playera, który promuje tworzenie właśnie gier niezależnych przez polskich graczy. I co myślisz w ogóle o tym projekcie? Jak to może wpływać na polską społeczność właśnie tworzenia gier? Nie no, jak słyszałem nazwę tego projektu, myślę, że to jest fajna nazwa. Tylko tyle. Tyle, ile o nim wiem, to tyle się mogę wypowiedzieć, nie? Fajna nazwa, zdecydowanie. Myślę, że z taką nazwą można naprawdę zajść daleko. A też w sumie jesteś graczem na pewno. Mam grę w Borderlandsów teraz nowych, ale ściągnąłem i mówię, ale sobie pograłem w Borderlands, nie? To było, kiedy wyszło Borderlands? Tydzień temu? Jakoś tak wyszło. Zagrałem 15 minut, mam nabite na Steamie Borderlandsów, ale tak się cieszyłem, że mam 15 minut, żeby w coś pograć. I poszczelałem sobie do mutantów w Borderlandsie. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę, że było tam 49 godzin cutscenki na początku, tylko mogłem sobie od razu strzelać. To jest całkiem fajne. A twój faworyt, jeśli chodzi ogólnie o gry? Albo indie, albo właśnie te wysokobudżetowe. Indie? Nie wiem. A wysokobudżetowe? O, w te to gram. To Borderlands jest fajny, nowy. O, w co jeszcze zacząłem grać? Final Fantasy XIII, ale jest tragedia, nie? Jest tragedia. Gauntlet. Grałeś nowy Gauntlet? Właśnie nie, ale... stary Gauntlet? Będę musiał zagrać. Zanim zagrasz w nowy Gauntlet, nie? To zagraj w stary Gauntlet. Stary Gauntlet jest mega dobry, a nowy jest tak dobry jak stary. A jak dużo w ogóle pracy należy włożyć przy jednym projekcie, tak od pomysłu do końca tego projektu? Ile tak czasu ci zajmuje mniej więcej tworzenie tego jednego... Na takim MacPixelem siedziałem rok, no ale to jest gra większego formatu niż jakaś tam gra jamowa, nie? Tu jest gra o kukułkach, o rozwalaniu kukułek pięścią, to siedziałem nad nią 3 godziny. Nad grą o szczaniu, na dosa siedziałem 2 tygodnie. No zależy, no różne gry różną ilość czasu poświęcam. Na tą grą na matę siedziałem też chyba 3 godziny, bo musiałem ją skończyć, a nie miałem kiedy. MacPixel, jak już wspomniałeś, to jest jedna chyba z twoich najbardziej znanych gier w tym momencie. Na Steama, masz Steama? Mam. A kamerzyście mogę dać? Możesz. Trzymaj. MacPixel to jest twoja w sumie najbardziej znana... Jakbyś mi pozwolił, to bym mu miał nie dać? Jesteś jego szefem?
Jestem jego szefem. Jesteś drugim szefem? Tak, jestem jego szefem. W każdym razie Mac Pixel to swoja najbardziej znana gra. Zagrał w nią nawet PewDiePie, jakby nie patrzył, to jest legenda wśród let's playerów. Ale jak on w nią grał, to jeszcze nie był taką legendą. Był duży, ale nie był największy na świecie, nie? Teraz jest największym YouTuberem. Zobacz, Linux do nas przyszedł. No to ciekawie. Ach, te kochane pingwinki. W każdym razie, czym się w ogóle inspirowałeś tworząc MacPixela, czyli człowieka, który ratuje dzień? A no tym MacGruberem. Kojarzysz MacGrubera? Kojarzę. To jest parodia MacGyvera. No to zrobiłem parodię MacGrubera. Ale teraz będzie najtrudniejsza gra roku 2012. Super Pig. O. Naprawdę to była gra, która jeżyła mi włos na głowie, ponieważ dla mnie to było... Czy przeszedłeś? Jestem w połowie. Gdzie jesteś, w której planszy? Tam miałem chyba... Tam na środku gdzieś. No to w ostatniej rundzie, w ostatnich 5 planszach musisz... Są glitche w grze i musisz te glitche wykorzystywać, żeby przejść dalej. Czyli glitche są sposobem na przejście gry? No na przykład zrobiłem planszę, w której spadasz i na samym końcu są kolce. Ale zauważyłem, że między tym, jak się spadniesz na te kolce, a zanim umrzesz, jest jedna klatka, czy tam dwie. I zamiast wywalić te kolce, żeby nie umierać od razu, to trzeba się przez tą jedną klatkę wyskoczyć z tych kolc i uratować. A w ogóle, czy właśnie do Super Piga to miało być od początku założenie, że to będzie najtrudniejsza gra w ogóle? Czyli to był taki normalny od razu pomysł. To się nie dziwię, czemu to najtrudniejszą grą. Nabiłem milion ludzi, milion hitów ma gra. 1000 ludzi przeszedło na razie, czyli 0,1%. A wielu rage quitowało? Wielu co? Rage quitowało. A nie wiem. No reszta, nie? Czyli 900 tysięcy... Wiesz, tyle, nie? Dużo. Tam trochę dziewiątek i zera. A w ogóle jakie masz oczekiwania, bo co to jest ostatnie pytanie, takie do PGA głównie. Bo niedawno była reaktywacja marki, wiadomo, w 2012 roku. Jak twoim zdaniem jest jakiś postęp między każdym kolejnym rokiem edycji właśnie tej imprezy? I czy masz oczekiwania na kolejne lata? Tak ja? Nie no, będzie większe, ale to nie muszę mieć oczekiwań, bo będzie większe. W tym roku jest większe. Byłeś w zeszłym roku? Byłem. Byłeś 2 lata temu? Byłem. To wiesz, o czym mówię. Wiem. Pamiętasz traktor? Pamiętam, jak PGA było traktorem? Tak, to tam wsiadłem tam. Nie. Wsiadłem, więc wiem. Przeszedł przed ekranem, wytniesz to? Nie, damy radę. Ze spokojem. Możesz mu zrobić napisać coś na tyłku. Dobra, spoko. To dzięki wielkie za wywiad.